Cześć, dzisiaj opowiem Wam o produktach, które uważam, że są warte uwagi, które bardzo polubiłam w ostatnich miesiącach. Niektóre używam od chyba października, niektóre od tego miesiąca, stycznia, zeszłego miesiąca. No i najpierw wspomnę o pielęgnacji, której używam znacznie dłużej. Będzie to krem, którego pokazywałam już kilka razy w innych filmach. Jest to Pure Heals, 80% zawartości propolisu. To jest krem, który jest kojący, nawilżający, ochronny. On się super sprawdza właśnie w okresie teraz zimowym, kiedy na dworze jest chłodniej albo jest nawet przymrozek i faktycznie ta skóra bardzo łatwo traci wodę. Tutaj akurat na pierwszym miejscu mamy właśnie ten ekstrakt z propolisu, więc tej skóry nie wysusza. To jest w ogóle krem skierowany teoretycznie dla osoby, która ma cerę suchą bądź wrażliwą właśnie, albo mieszaną, która ma dosyć wysuszoną tę skórę. Ja uważam, że jest świetny. Ja mam cerę mieszaną, która lubi się wyświecać w centralnej części twarzy. Absolutnie uwielbiam ten krem, bardzo łatwo się rozprowadza po twarzy. On ma taką konsystencję niby gęstą, ale przy tym jak nakładamy na twarz, to bardzo łatwo to rozprowadzić równomiernie. Jest bardzo wydajny, a zobaczcie, że już go dosyć sporo mimo wszystko zużyłam, bo naprawdę uwielbiam go używać. Ogromną przyjemność sprawia aplikacja go na twarz. Ja jestem zachwycona, też ma delikatny, przyjemny zapach. Naprawdę, jeśli myśleliście o jakimś kremie takim, który fajnie się sprawdza pod makijaż, który też nawilża, bo naprawdę czuć to nawilżenie, to zwróćcie uwagę właśnie na tę markę. Kolejny produkt pielęgnacyjny to marka Pure by Closhi. Jest to marka, która powstała we współpracy z Closhi i Hebe. I właśnie w tej drogerii, w tej drogerii znajdziemy tę markę Pure i to jest łagodząca mgiełka do twarzy. Zawiera w sobie hydrolat lawendy, ekstrakt z lnu, również pantenol, który jest nawilżający. Też tutaj widzę, że w składzie znajduje się aloes, jest też woda różana i to jest naprawdę bardzo przyjemna mgiełka. Ja jej używam zawsze z rana po zmyciu sobie twarzy po nocy, jak również po demakijażu wieczornym. Bardzo dobrze koi tę skórę. Mam wrażenie, że delikatnie ją nawilża. Na pewno nie ma uczucia ściągnięcia. Jest taka właśnie taka ukojona. Ogromna przyjemność właśnie używania tej mgiełki. Wcześniej kilka razy używałam innych mgiełek, ale albo zapach mi nie odpowiadał, albo w ogóle nie czułam żadnej różnicy w ich używaniu. A w przypadku tego naprawdę czuję takie właśnie nawilżenie. To ciężko jakby poczuć nawilżenie z mgiełki, ale tutaj faktycznie czuję taką przyjemność i czuję, że ta skóra jest faktycznie zadowolona z tego produktu. Jest to bardzo wydajne, też ten atomizer bardzo ładnie, równomiernie pryska po całej twarzy. Jestem zachwycona i cieszę się, że właśnie mogę używać. Też termin ważności jest dosyć długi, bez 12 miesięcy, więc super, bo ja go używam chyba od 2 miesięcy i naprawdę zużycie jest niewielkie. I też ta mgiełka u mnie zastępuje tonik. Ja właśnie po tym makijażu spryskuję tę twarz, wyrównuję sobie pH skóry i też dzięki temu kolejne etapy w pielęgnacji lepiej się wchłaniają w twarz, czyli serum, krem nawilżający i tak dalej. Podkład, którego test ostatnio był na kanale i też pytaliście mnie, jak moje wrażenie po dłuższym używaniu. Chodzi tutaj o podkład naturalny marki Felicia. Ma według mnie wykończenie naturalne. Też zależy od cery, bo niektórzy wiem, że pisali, że ich skóra po nim jest bardziej sucha, ale myślę, że to jest kwestia cery suchej po prostu. W moim przypadku w cerze mieszanej też wiele dziewczyn mi pisało, że również są zachwycone i że ten efekt właśnie jest taki bardziej naturalny, nie zauważyły wysuszenia. Ma bardzo dobre średnie krycie, które super się sprawdza na co dzień. Też bardzo łatwo się rozprowadza, ma dosyć gęstą konsystencję, ale taką przyjemną właśnie w rozprowadzaniu. Ja używam właśnie do tego podkładu zawsze gąbeczki. Zresztą test tego podkładu macie tutaj, możecie sobie zobaczyć, jak on się sprawdzał po całym dniu noszenia. Nie wiem, ja jestem nim zachwycona, tak jak mówię, od tego momentu, kiedy robiłam test tego podkładu, używam go absolutnie codziennie. Moja skóra też, widzę, że lubi ten podkład, absolutnie nic złego się z nią nie działo, nie wyskakują mi nisknąłości, totalnie nie. No ja jestem zachwycona po prostu. Cena około 40 zł chyba, coś takiego. Dostępne również w Hebe. Bardzo Wam polecam. Warto zwrócić uwagę. Jedyny minus jest taki, że są tylko 2 odcienie do wyboru, więc ten zakres kolorystyczny jest dosyć słaby, ale jakby produkt sam w sobie, jego jakość jest rewelacyjna, więc tak, dla mnie
absolutny hicior i tak jak mówię, używam teraz codziennie. Dalej korektor, do którego wróciłam właśnie w okresie zimowym, jest to MAC Mineralize Concealer. Jest to korektor lekki, który ma lekko średnie krycie, więc nie oczekujmy od niego pełnego krycia, natomiast bardzo ładnie, naturalnie wygląda pod oczami, delikatnie rozświetlając te okolice. Właśnie w momencie, kiedy ja nie chcę aż tak bardzo obciążać tej skóry, chcę, żeby ten makijaż taki był lekki, delikatny, to ten korektor sprawdza się świetnie. W momencie, kiedy chcę, żeby to krycie było trochę mocniejsze, to dokładam dosłownie odrobinkę mojego ulubionego korektora Start Shape Tape. Wtedy wygląda wszystko pięknie, też się super trzyma. Też ten korektor pozostawia takie lekko rozświetlone wykończenie. Jestem bardzo zadowolona z jego efektu. To też jest fajny korektor dla osoby, która ma cerę dojrzałą, żeby nie obciążać tej okolicy pod oczami, a żeby delikatnie wyrównać ten obszar. Nie sądzę, żeby się sprawdził dla osób, które mają większe cienie pod oczami, większe przebarwienia, no większe cienie właśnie, dlatego że on po prostu tego nie przykryje. On jest bardziej dla osób, które nie mają aż tak dużych problemów, żeby po prostu ładnie rozświetlić tę skórę, żeby ładnie, naturalnie wyglądała mimo wszystko. Dalej będzie rozświetlacz, o którym również wspominałam chyba ostatnio gdzieś, na pewno na Instagramie. Jest to rozświetlacz EcoCera w odcieniu Malta, to jest mój ulubiony odcień z tej serii. On jest naprawdę intensywny, mam go również tutaj na szczytach kości policzkowych. Zresztą te wszystkie produkty, o których wspominam, mam dzisiaj na twarzy, oczywiście również krem, mam ten podkład, mam ten korektor pod oczami, także tutaj wszystko na twarzy się znajduje, jak również ten rozświetlacz właśnie. To jest rozświetlacz, który jest mocno napigmentowany, więc trzeba uważać z jego ilością. Trzeba zdejmować nadmiar z pędzla, żeby nie zrobić sobie za bardzo krzywdy. Można stopniować krycie tego rozświetlacza. Ja lubię, kiedy ten efekt jest troszkę bardziej naturalny na co dzień, ale też można uzyskać naprawdę intensywny efekt lustra na twarzy. Więc jeśli lubicie taki, wiecie, konkretny rozświetlacz, to ten na pewno z EcoCera u Was się sprawdzi. Jest wiele różnych odcieni do wyboru. Dobra marka, więc myślę, że warto zerknąć. Dalej mydło do brwi. Jest to marka Lash Brow. Rewelacyjny produkt. Przepięknie pachnie takimi cytrusami. Jest bardzo wydajny. Ja go używam cały czas, a zużycie jest bardzo niewielkie. Używam je na sobie i na klientkach. I naprawdę świetnie można tym mydłem popracować nad włoskami, żeby one były na miejscu, tam gdzie mają być. Pięknie wyglądają brwi po tym, naprawdę świetnie się trzymają przez cały dzień, absolutnie są bardzo trwalone, a też nie są takie bardzo, bardzo wyczuwalne mimo wszystko, wiecie o co chodzi, a faktycznie te włoski jak dotknę, to no, są utrwalone. Dalej będą pomadki, które zrobiły na mnie ogromnie pozytywne wrażenie, bardzo dobre, też nie są drogie, kosztują mnie całe 20 zł. Jest to pomadka z My Secret Girl Power Liquid Lipstick. Są to matowe pomadki. Mam w kilku odcieniach, chyba mam tak 5 przy sobie. I na sobie mam również odcień 207. Teraz Wam pokażę. O, 207. One trochę ciemnieją po nałożeniu, w tym opakowaniu wydają się jaśniejsze, natomiast właśnie później w momencie aplikacji, po jakimś czasie te pomadki ciemnieją, więc trzeba o tym pamiętać. Ja bardzo lubię też odcienie brązów właśnie z tych pomadek. Bardzo, bardzo wygodnie się rozprowadzają, są lekko wodniste, ale przy tym bardzo mocno napigmentowane. Aplikator jest precyzyjny, bardzo dobrze się też trzymają na moich ustach, przynajmniej są dla mnie komfortowe. Może odrobinkę wyczuwalne, ten mat jest wyczuwalny, ale w taki naprawdę komfortowy mimo wszystko sposób. Jeśli chodzi o ich konsystencję, są dosyć podobne do tych pomadek z Golden Rose, tych płynnych. No ale ogólnie, jeśli myślałyście właśnie o tych pomadkach, czy warto zwrócić na nie uwagę, to uważam, że warto, naprawdę fajne produkty. I teraz bardzo często ich używam na co dzień, po prostu zmieniam sobie tylko te odcienie, bo bardzo wygodnie po prostu mi się ich używa. Bardzo komfortowo się w nich czuję. I też muszę przyznać, że te odcienie są bardzo ładne, tak wpisują się w moje gusta. I dalej dwa pędzle, o których chciałam wspomnieć. Pierwszy pędzel jest to Hulu DS1. Czyli pędzle, które powstały we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Trochę lepszej jakości, to włosie jest po prostu przemiękkie, bardzo przyjemne. I to jest pędzel, który ogólnie jest skierowany do używania do na przykład pudru wykończenia. Na przykład można go użyć sobie pod oczy, czy właśnie na policzki, czy na środek twarzy, żeby utrwalić makijaż. Natomiast ja tego pędzla używam głównie do konturowania. Właśnie tutaj sobie pod kością policzkową nałożyć bronzer. Przyjemność ogromna z używania, bardzo równomiernie rozprowadza się produkt, bardzo mięciutko można sobie właśnie to rozpracować.
Uwielbiam ten pędzel, naprawdę go uwielbiam i cały czas po niego sięgam. Bardzo Wam polecam. Drugi pędzel jest to pędzel do pudru. Jest to marka Boho Beauty 101V. I to jest pędzel dosyć spory, ale on jest lekko spłaszczony. Ja takie pędzle uwielbiam. Moimi ulubionymi pędzlami są pędzle z Glam Shopu SS1 chyba, ale już nie są dostępne i często o nich wspominam, często ich używam na filmach, a po prostu one nie są już dostępne, a były po prostu, po prostu idealne. Mam kilka sztuk, więc ich używam cały czas. I właśnie z Boho Beauty wyszedł taki pędzel, który jest bardzo do nich podobny, do tych właśnie z Glam Shopu. Jest bardzo, bardzo mięciutki, bardzo przyjemny. Raz, dwa można nałożyć sobie puder na twarz. Na przykład jeśli macie cerę suchą i tylko chcecie lekko obmieść twarz pudrem, to ten pędzel sprawdza się świetnie. Ja przy swojej cerze również nakładam właśnie takimi pędzlami puder na całą twarz. Można bardziej to wklepać, jeśli chcecie, żeby ten makijaż był bardziej utrwalony, mocniej. Uwielbiam, naprawdę, to właśnie też jest mięciutkie, bo na przykład w niektórych przypadkach pędzle, mimo że są z włosia syntetycznego, to i tak są takie dosyć kujące i czasem mam wrażenie, że nawet robią dziury, nakładając właśnie puder na twarz, a w tym przypadku nic takiego się nie dzieje, jest naprawdę przemiły, bardzo, bardzo precyzyjny mimo swojej wielkości, więc to jest ten pędzel, który mogę polecić jako zastępstwo dla tego mojego ulubionego pędzla z Glam Shopu. I to tyle, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Jestem ciekawa, czy coś dla siebie tutaj upatrzyliście. Są to naprawdę świetne produkty, których uwielbiam używać, po które z przyjemnością sięgam teraz na co dzień. No i co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już niedługo. Cześć!